O kurwa. O jesteśmy w zapisie, kropka druga. Oh my god, okej. Okay. Cześć wam, tu Mikołaj Wąski, teperek Warszawa Mazowiecki. Tym razem, moi drodzy, jeden z pierwszych vlogów Wąski smakuje w Polsce. Wiecie co, szukałem wielokrotnie i wiele razy burgerów. Dość często hardzam, jak tylko mogę, na amerykańskie żarcie, mimo tego, że uważam, że w Ameryce jednak jest klasyka i tam jest zazwyczaj raczej lepiej smakowo i tak dalej, to uważam, że knajpka, która za mną się znajduje, Pasibus, jak najbardziej będzie się pasowała, pasowała w amerykańską tematykę. I także dzisiaj na zaproszenie Pasibusa przetestuję najostrzejszego, jak miemam, burgera, jakiego serwują specjalnie na festiwal Red Hota, festiwal ostrych burgerów. Zaraz wam opowiem, jaki to burger, no i zobaczycie, jak mi poszło. Dzisiejszym pomocnikiem w tym boju będzie Jacek z kanału Jaco Jest Jak. Bardzo fajny, artystyczny kanał o wielu jego przemyśleniach, także sami obczajcie. Nie ma co zresztą reklamować, sami się przekonajcie i obczajcie, bo estetyka piękna i bardzo fajna narracja głębokie myśli Jaco. Także na jego Instagram, bardzo kolorowe, fajne, naukowe fotki. Polecam mocno tego pana na foteczki. Posłodziłeś mi bardzo, ale za chwilę będzie ostro, bo Wąski zje burgera, na którego ja sam się nie odważyłem. Bardzo się cieszę, że będę tu tylko operatorem, a jeśli chodzi o moje filmy, zapraszam na kanał, nowy film raz na pół roku, jak zechce mi się zmontować. Takie są najlepsze czasem. Tak jest. Czerwona buła, serowe kule i będziemy zamiatać. Strach. Jak się bardzo boisz od 1 do 10? 8? We mnie nadzieje budzą te kuleczki serowe. Kule są super. Kule są czad. W porządku. Mnie najlepsza rzecz w Pasibusie, poza burgerami oczywiście, to jest nasz... Oh my god. Ja już to widzę, już to czuję, ten zapach. Tak, okej, dobra. Idę po mleko i po rękawiczki. Dobra. Dobra, socjale. Wiadomo. Moi drodzy, otrzymaliśmy od cudnej pani z Pasibusa mleko, w razie czego, oraz rękawiczki, żeby przypadkiem potem do oka sobie sosu, żeby nie skrzywdzić oczu, bo podobno sos piekielny. Moi drodzy, przed wami Red Hot Killer, 100% wołowiny, sos różowy, sałata lodowa, autorsko wzmocniony sos Red Curry, świeże papryczki chili, habanero oraz Carolina Reaper, plus specjalny piekielny ekstrakt, ponad 2 miliony SHU. W tej chwili, w dniu, którym nagrywamy, najostrzejszy, najbardziej ostry burger w ofercie Pasibusa. Jak wspomniałem, Pasibus ostatnio za nim szaleje, ponieważ według mnie najbardziej przypomina te amerykańskie burgery. Zresztą ich historia chyba wywodzi się z food trucków, jak Pasibus sama nazwa wskazuje. Czerwona buła, czerwony sos, czerwone papryczki. Jedyne, co tutaj się odróżnia, nawet czerwone mięso, no to jest ta zielona sałata. Moi drodzy, jesteście świadkami. Jak wiecie, na Wąski smakuje. Ja zbyt często ostrego nie jem, ale wiem, że nie jesteście tutaj, żeby słuchać mojego gadania, tylko patrzeć, jak płaczę. Także do dzieła. Jak jest? Pójdź po lemoniadę? Pali. Nie lubię mleka. Ty, ja tylko gryza wziąłem. No. Czekaj, chyba jeszcze chusteczki się przydadzą. Pójdziesz po chusteczki? Tak, tak, tak. Przyniosłem lemoniadę i iced tea, ale Wąski cierpi. Ty, ja tak na odważnie na grubego gryza wleciałem. A drugiego wziąłeś? Jednego. To jeden cały czas cię tak pali. Czekaj, jak mi się w głowie kręci. Ja się nie dziwię, że żądali podpisu. A, bo tego nie nagraliśmy, ale Wąski podpisał zgodę na to, że godzi się na wszystko, co wydarzy się po zjedzeniu tego burgera. Napij się mleka może, co? Słuchajcie, to nie jest gra aktorska. Ja normalnie mi zdrętwiały łapy. Jacek, usiądź, serio, 5 minut. Okej. Dla mnie to już może być zimne nawet.
Ty, to jest jeden gryz. Nie ma opcji, kurde, to trzeba się naprawdę przygotować. Ludzie się na nas patrzą dookoła. Wybaczcie, moi drodzy, to nie jest gra aktorska ani nic z tych rzeczy. To jest naprawdę piekielnie, dosłownie piekielnie ostre. W każdym razie, poza oczywiście festiwalem Red Hota, polecam wam, moi drodzy, moja ulubiona rzecz poza burgerami w pasibusie, to są po prostu kulki serowe. Wezmę jeszcze parę gryzów, spoko, przynajmniej żeby była ta połowa burgera. Ale ciężko, ciężko. Raczej nie nadaje się do tego typu recenzji. Ale chcieliście coś ostrego? Łapka w górę na za dobre starania i zachętę. Jesteśmy w zapisie, mój drogi. Skoro jesteśmy w zapisie, to podejście drugie, moi drodzy. A zaraz wam opowiem na spokojnie, co się dzieje z ludzkim organizmem, gdy je bardzo ostre jedzenie. Na przykładzie wąski smakuje. Mała przerwa, anegdota. Tutaj doktor Wąski i wytłumaczę wam w skrócie. Oczywiście znajdziecie w internecie więcej informacji i trochę ładniejszych filmów z takimi animacjami, które tłumaczą, co się dzieje z waszym ciałem, gdy zjecie ostre jedzenie. W tym przypadku ostrą papryczkę kapsaicynę na moim przykładzie, na przykładu Wąskiego, który właśnie widzicie. Cały czerwony, pot, łzy, no i oczywiście cieknie z nosa. Przyspieszona akcja serca, no i oczywiście potem przyspieszony metabolizm, jak to się mówi, pali dwa razy. Przez co i dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak przez kapsaicynę, która działa na receptory bólu. A jak obliczyć tą ostrość? Otóż, moi drodzy, ostrość oblicza się w skali SHU, czyli w Scoville Heat Unit, w skali Scovilla. A co jest najlepsze, aby te receptory bólu i tą całą pikanterię ostudzić? Moi drodzy, typowe amerykańskie śniadanie, czyli mleko, banan i masło orzechowe. Organizm próbuje się ochłodzić, czyli właśnie wydziela płyny, zaczyna płakać, zaczynają być łzy i pot. A jeżeli chcecie zobaczyć kogoś, kto naprawdę testuje na sobie poza mną tą Carolina Reaper i zobaczyć, jak ta papryczka wygląda, to wiem, że mocny vlog zrobił testy Carolina Reaper. Poza tym możecie pewnie zapytać, dlaczego w ogóle ludzie lubią ostre jedzenie. Ja do tych osób nie należę, ale lubią przez to, że między innymi razem z receptorami bólu wydzielają się po prostu hormony radości i przyjemności. Oczywiście można swoją wytrzymałość także przetestować i wyrobić, czyli po prostu jedząc ostre systematycznie będziecie bardziej odporni na to ostre jedzenie. Nie mam na to techniki. Myślałem, żeby wywalić trochę papryczek, ale sos tak by pewnie zadziałał. Ale jeżeli się poddam, to sorry, nie hejtujcie. Mleko gotowe, jazda. Sorry, to mięso jest nawet czerwone w środku. Ono nawet w środku jest czerwone. Tak, to widać, że ma ta domieszka mięsa, w sensie domieszka mięsa. Usta mnie pieczą. Mam sos na ustach, nie na języku, usta mnie pieczą. To musi być po prostu jakaś mieszanka wołowiny specjalna, nie? Generalnie czułem się za pierwszym razem jak po pobieraniu krwi takim głębokim. Lekkie zawroty. Zaraz zobaczycie, co się będzie działo. Ej, ale tego drugiego gryza przeżyłeś? Wchodzi. Chyba jest postęp. Może miałeś taki gryz po prostu, szczęśliwy gryz, wiesz o co chodzi? Ze wszystkimi papryczkami. Jezus. Jeszcze nie mleko? Czuję! Nie wiem, czy nosem oddychać, bo czuję jak normalnie jakąś siarkę bym z tych papryczek. Dobra. Idzie, chłopaki i dziewczyny. Idzie. Ty, nie pali mnie w środku teraz, tylko pali mnie na ustach normalnie. To chyba wolałbym na ustach, żeby paliło niż w środku. Ja się z tego zdaję. Dam radę. No ja na razie widzę zdjęcie miniaturkowe idealne co sekundę, nie? Bo twoja twarz się zmienia po prostu w kalejdoskopie. Nie, już. Mleko. Kurde, nie jest źle w sumie, ale pierwszy gryz był najgorszy. To już wam mówię. Moi drodzy, za pokonanie Killera i Red Hot Premium otrzymujecie taki dyplom z gratulacjami od Pasibusa.
Ja mimo tego, że prawda tylko połowę zdołałem wstrząknąć, to tak czy inaczej dzięki wielkiej Pasibus za zaproszenie, a wy jak macie okazję, to z nami skorzystajcie i spróbujcie tego lub innego burgera z Pasibusa, bo według mnie Pasibus trzyma poziom, trzyma standard, najbliżej mu w Polsce do amerykańskich burgerów, także polecam mocno. No cóż, mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Jeden z niewielu jak na razie z Polski, ale dajcie znać i piszcie w komentarzach, co takiego, co mamy w Polsce, chcielibyście, żebyśmy przetestowali w naszej serii na Wąski Smakuje na Wąskim kanale. Ja jestem Mikołaj Wąski Teperek, Warszawa Mazowiecka.